Czego uczy mnie Biblia w Ewangelii według Marka, pierwszy rozdział, 40 werset? I przyszedł do niego trędowaty z prośbą, upadł na kolana i rzekł do niego: jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić. A Jezus, zdjęty litością, wyciągnął rękę swoją, dotknął się go i rzekł mu: chcę, bądź oczyszczony. I natychmiast zszedł z niego trąd i został oczyszczony. Ewangelia według Marka, pierwszy rozdział, 40 do 42 wersetu. Tak, Pan Jezus dotykał trędowatego. Według prawa trędowaty był nieczysty. Musiał żyć sam z dala od obozu Izraela i krzyczeć: nieczysty, nieczysty, zawsze, gdy ktoś się zbliżał. Tak mówiła nam trzecia Księga Mojżeszowa, 13 rozdział, 45 do 46 wersetu. Ten trędowaty przyszedł do Jezusa, upadł na kolana i prosił o oczyszczenie, jeśli tylko Jezus by zechciał. Czy Jezus będzie chciał uzdrowić biednego, niechlujnego wyrzutka, jakim był, którego trąd, obraz grzechu w Biblii, zanieczyszczał również wszystko i wszystkich dotykających go? Najwyraźniej mężczyzna stosował się do przepisów prawa i utrzymywał odpowiedni dystans od Jezusa. Czytamy, że Jezus, zdjęty litością, wyciągnął rękę swoją i dotknął się go. Duch Święty, który natchnął Słowo Boże, pokazuje nam z zachwytem serce naszego błogosławionego Pana. Po pierwsze widzimy Jego litość i współczucie. Potem wyciąga rękę i dotyka mężczyzny. I wtedy słyszymy Jego proste, pełne miłości i mocy słowa: chcę, bądź oczyszczony. Kto wie, kiedy po raz ostatni ten trędowaty czuł dotyk miłości. Inni wzdrygaliby się przed nim, obawiając się bycia zanieczyszczonym i zachorowania. Nigdy wcześniej człowiek ten nie spotkał kogoś tak współczującego, mogącego i chcącego uzdrowić takiego nędznika, jakim był. Jaki piękny obraz zbawienia. Pan Jezus Chrystus przyszedł pełen czułego współczucia tam, gdzie byli grzesznicy, gdzie byliśmy my. Doskonale znał naszą nieczystość i grzeszność. Dotknął nas przebitymi rękami, rozpiętymi na krzyżu z powodu naszych grzechów. On wziął nasze grzechy na siebie. On wciąż może i chce uratować zgubionych grzeszników. Dlatego uwierz Panu Jezusowi Chrystusowi, a będziesz zbawiony. Bo tylko wiara w Pana Jezusa Chrystusa jest wystarczająca, aby uzyskać wieczne zbawienie, nieutracalne zbawienie. Kto jest raz zbawiony, jest na zawsze zbawiony. Kto jest raz w Chrystusie, jest na zawsze w Chrystusie. Dlatego przestań wierzyć sobie, uwierz Jezusowi Chrystusowi. Przestań wierzyć w siebie, uwierz w Pana Jezusa Chrystusa. Przestań ufać sobie, że twoje wysiłki doprowadzą cię do nieba. Zaufaj Jezusowi. On za ciebie umarł, za wszystkie twoje grzechy. Tylko w Panu Jezusie Chrystusie jest ratunek przed należną tobie karą piekła wiecznego. Ewangelia według Marka, pierwszy rozdział, 40 werset. I przyszedł do niego trędowaty z prośbą, upadł na kolana i rzekł do niego: jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić. A Jezus, zdjęty litością, wyciągnął rękę swoją, dotknął się go i rzekł mu: chcę, bądź oczyszczony. I natychmiast zszedł z niego trąd i został oczyszczony.